Boże jako podsumowanie jego twórczości. Oczywiście to jest niewielki wyimek z tego, co zrobił Andy Warhol. Jest całe ogromne, ogromna dziedzina jego twórczości dotycząca filmu, o którym nie będę opowiadać, no ale warto do tego zajrzeć, bo to też są filmy o życiu. Filmy na przykład, które pokazują przez 6 godzin śpiącego mężczyznę, prawda? Jedzącego człowieka. Najprostsze fizjologiczne czynności stają się tematem sztuki. Sztuka o życiu, obraz społeczeństwa, konsumpcja jako ucieczka przed śmiercią. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzą. Artysta swoich czasów, artysta skoncentrowany na tym, czym żyjemy w tym momencie, w latach 50., w latach 60. Zimny obserwator, on o swoich uczuciach nie mówi. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, że nawet jak jest ten cykl o śmierci, w tym jednym wypadku widzimy tą skaczącą, popełniającą samobójstwo dziewczynę, natomiast jest to, co jest przed albo po śmierci, prawda? Jest zmiażdżony samochód, jest puste krzesło elektryczne, jest ten moment napięcia, prawda? Nie ma bezpośrednio tej osoby, która ginie, ale my wiemy, że to się stało. Nic nie odkrył. Wszyscy mówią, że on nic nie odkrył, nic nie stworzył. On brał z życia i to życie czynił sztuką. Profesjonalny artysta nastawiony na zysk i sławę. To jest bardzo ważne. Jemu bardzo zależało na sławie. On kreował sztukę i kreował również siebie. Sztuka jako komentarz do życia, do współczesności, do tej chwili. To nie jest sztuka o przeszłości, to nie jest sztuka o religii, o kulturze śródziemnomorskiej, prawda? To jest odrzucenie całej tej tradycji sztuki i skupienie się na tu i teraz, na tym, czym żyje człowiek. Obnażanie mechanizmów, deformowanie świata, przedawkowanie życia. Się to bardzo, to słowo odnośnie Andy Warhola, to przedawkowanie koloru, konsumpcji no i właśnie sztuki. Kreacja siebie, bycie w obiegu, życie i kreacja siebie. Prowokacyjne paradoksy, maksymy, których jest twórcą, między innymi poznanie. Sztuka to biznes. Wielka sztuka to wielki biznes.